Ulica Słowackiego w Szprotawie z małej nędznej uliczki zamieniła się w prawdziwą aleję, a Szprotawa wzbogaciła się o kolejne rondo. A z tegoż ronda możemy przemieszczać się na ścieżkę Velo Szprotawia, aż do miejscowości Stypuł, gdzie połączymy się ze ścieżką Kolej na Rower. W tym miejscu ulica Słowackiego krzyżuje się z ulicą Kopernika, następnie ciągami pieszymi, rowerowymi udajemy się w kierunku centrum miasta. Należy podkreślić, że podczas prac zachowano oryginalną kostkę granitową, jeszcze XIX-wieczną, i całość rzeczywiście tworzy wizualnie korzystne rozwiązanie. W tym miejscu ulica Słowackiego krzyżuje się z zabytkową ulicą Koszarową. Dodatkowo przy przebudowie zamontowano w tym miejscu sygnalizację świetlną, co niezmiernie służy uczniom pobliskiej szkoły podstawowej. Zarówno piesi, jak i uczestnicy Velo Szprotawia przemieszczają się w kontynuację ulicy Słowackiego. Przed nami dawne kasyno i odcinek, gdzie ulica Słowackiego przebiega obok szprotawskiego paleoparku.